Cześć, witam. Katastrofa ekologiczna na Odrze nie schodzi z łam prasowych i mediów, a także my tutaj wszyscy, pewnie wy też, dyskutujecie o tym, jak mogło do tego dojść i co będzie dalej. I tak dyskutując o tym i ciągle myśląc o konsekwencjach, chcę wam pokazać kilka książek o postapokaliptycznych, to znaczy o przedstawiających świat po katastrofie, po jakiejś tam ekologicznej apokalipsie. I zacznę od tej. To jest książka napisana przez francuską autorkę Marie Pawlenko, A kiedy zniknie pustynia. Zamówiłam sobie tę książkę właśnie, bo temat mnie zainteresował. Otóż jest to świat po apokalipsie. Grupa ludzi żyje na pustyni, gdzie panuje żar nie do wytrzymania. Dlatego mieszkają w namiotach i co? Mieszkają w namiotach, a ich egzystencja zależy od tego, co przyniosą łowcy. A łowcy, czyli myśliwi, polują, no właśnie, nie polują na zwierzęta, których już właściwie na pustyni nie ma, albo zamieniły się w bestie, które atakują ludzi, polują na drzewa, wycinają ostatnie drzewa, daleko muszą się wyprawiać, aby takie drzewo wyciąć, przynieść do obozu, wtedy wszyscy się cieszą. Dlaczego polują na drzewa? No bo po pierwsze, tych drzew już nie ma i są białymi krukami, ale też mogą je sprzedać. Mogą je sprzedać w wielkim mieście, które znajduje się wiele kilometrów od osady. To wielkie miasto, tak jak czytałam, to jeżeli ktoś oglądał Wodny Świat z Kevinem Costnerem, to tam też było takie wielkie miasto zbudowane z jakichś resztek korodujących statków. Okropne to było miejsce, no ale w tym wielkim mieście mogą się zaopatrzyć w potrzebne do przeżycia towary, na przykład butle z tlenem, albo żele, batony żelowe, które no, dostarczają energii, tego typu, jak mówię, produkty, i dzięki temu mogą przeżyć, mogą się rodzić dzieci, bo każda rodząca potrzebuje tlenu. No i co? I w tej wiosce mieszka dziewczynka, ma 12 lat i ona nazywa się Sama, Sy-a-my-a-a. Tak. Ma 12 lat i jej marzeniem jest zostać łowcą. Polować na drzewa tak jak dorośli, jak mężczyźni. Oczywiście nikt nie chce jej przyjąć i wszyscy wybijają jej z głowy ten pomysł, ale Sama pragnie zrealizować go właśnie. Jest bardzo niepokorną dziewczynką, wszystko robi tak jak chłopcy, jest silna, odważna i pewnego razu postanawia wyruszyć za łowcami. Sprawdzić, dokąd oni idą. Podczas tej drogi spotykają ją różne perypetie. Takie perypetie, że czuje się tak wyczerpana, że musi odpocząć. I wtedy na swojej drodze spotyka drzewo. Wielkie, piękne, zielone drzewo, a nigdy czegoś takiego nie widziała w życiu. I to drzewo ona nazywa Naja. I tutaj mam pewien artykuł właśnie o Odrze. I tak mi się przypomniało, że tak mogła wyglądać Naja. I dziewczynka w cieniu tego drzewa, w jej gałęziach spędza wiele dni. Leczy się, a obok Nai znajduje się jeziorko, w którym po raz pierwszy w życiu może się kąpać. Może zasięgnąć, to znaczy poznać smak wody, która u nich w obozie jest racjonowana. Je korę, nie wie co to jest, ale je korę. Przypatruje się zwierzaczkom, które w tej korze żyją. No i w ogóle poznaje świat z wysokości Nai. I kiedy spadnie deszcz, Sama zauważa, że wokół Nai z ziemi zaczynają wychodzić jakieś robaczki, które rosną i rosną, są zielone. I wtedy zrozumie, że Naja ma dzieci, że niezidentyfikowane kulki
To są dzieci. A o tym opowiadała najstarsza mieszkanka osady pradawna, że właśnie drzewa mają dzieci i że te dzieci mogą zawędrować w różne części świata i z nich mogą wyrosnąć drzewa. Może to przesłanie jest nazbyt dydaktyczne, ale książka napisana jest pięknie. Pięknym językiem dziewczynka poznaje świat po raz pierwszy. Po raz pierwszy nazywa zjawiska, przedmioty i to, co widzi w życiu. No, więc książkę tę polecam. A kiedy zniknie pustynia? A pustynia ma szansę zniknąć, między innymi dzięki takim ludziom jak sama, która jest ciekawa świata. Polecam, a kiedy zniknie pustynia? Postapokalipsa dla dzieci, ale dorośli też znajdą tu coś dla siebie. Teraz przypomnę książkę. Tę książkę już kiedyś Wam pokazywałam. Postapokalipsa w Walii. Niebieska księga z nebo. Chłopczyk i jego matka mieszkają w Walii. Świat jest postapokaliptyczny. Zwierzęta mutują, pojawiają się dziwne stwory. Oni uprawiają rośliny, które są też inne niż znali sprzed tej właśnie apokalipsy. Matka o tym chłopcu opowiada. Więc książka wzruszająca, polecam. Niebieska księga z nebo. Autorka nazywa się Manon. Już Wam mówię. Manon Stefan Ross. Z walijskiego przełożyła Marta Listewnik. I książka dla dorosłych. Jean-Christophe Globalia. Czy on jest? Tak, on jest Francuzem. I co to jest globalia? Globalia to jest świat, w którym ludzie żyją pod kopułami. I to są strefy. Pod kopułami jest ciepło, bezpiecznie, temperaturę można sobie regulować, hologramy, wszystko jest świetne. Ale dwoje ludzi, Kate i Baikał, Baikał takie ma imię, marzy o tym, żeby wyjść poza strefę, w przestrzeń zwaną niestrefami i tam poznać życie tych, którzy w tych niestrefach żyją, tych wygnańców, odszczepieńców, tych innych, jak wygląda świat poza kopułą. I robią to. Już nie wiem, ile razy przeczytałam Globalię, bo ta wizja stworzona przez autora podoba mi się, może to nie jest dobre słowo, ale jakoś, no, tak jest mi bliska. Też może niedobre słowo, bo jak może być bliska wizja świata postapokaliptycznego? Ale, no wiecie, o co chodzi. Poczułam więź między Baikałem, Kate i mną, dlatego polecam Globalię. Wiem, że nie ma tu książki pewnie najważniejszej, czyli Drogi McCormacka, ale wszyscy ją znacie i nie chciałam tutaj omawiać. Dlatego co? No co? No postapokalipsa. Ja mieszkam w Międzyrzeczu, jak wiecie. Miasto do 1945 roku było niemieckie. Jak mówią dokumenty, urzędnicy niemieccy mieszkali tutaj najwyżej 20 lat. Potem ich wymieniano, bo te ziemie były tak nasączone wilgocią, jeziora, stawki, rzeczki i tak dalej. A więc co 20 lat byli wymieniani, zważywszy na jakieś tam choroby reumatyczne. Ja mieszkam tu 67 lat i z biegiem lat widzę, że nie tylko tej wody, wilgoci w powietrzu jest więcej, ale jest jej coraz mniej. Pamiętam czasy, kiedy tutaj do Międzyrzecza i na ziemię lubuską ze Śląska i z terenów właśnie tamtych przemysłowych jesienią przyjeżdżało wiele autobusów, a w nich ludzie grzybiarze. Przyjeżdżali tutaj do nas na grzyby. A teraz, jak dowiedziałam się od pewnej pracownicy pewnego przedsiębiorstwa gromadzącego właśnie towary leśne, oni sprowadzają kurki ze Śląska. Gdzie więc tu w Lubuskim nie ma kurek, nie ma grzybów, a kiedyś to było grzybowe Zagłębie. Wprawdzie tradycyjnie odbywać się będzie chyba we wrześniu święto Podgrzybka, ale nie wiem,
jakiego podgrzybka będziemy szukać, kiedy tutaj teren pustynnieje przez rabunkową wycinkę lasu. Co ja się tak rozgadałam ekologicznie? Rozgadałam się ekologicznie, bo tragedia na Odrze mną wstrząsnęła. Nie zdawałam sobie sprawy, że do rzeki odprowadzanych jest tyle ścieków, na które ktoś tam ma albo nie ma przyzwolenia. Myślałam, że do Odry już żadne ścieki, żadnych zakładów nie są odprowadzane, że ten obieg wody jest zamknięty, że i tak dalej, i tak dalej. O, jakaż byłam naiwna. A ja walczę z przedsiębiorstwem Wody Polskie przez 2 lata, już od 2 lat, o sprawę, o załatwienie sprawy tu pewnego, jak on, zbrodniarza ekologicznego, który zniszczył brzeg mojej rzeczki Paklicy i od 2 lat nie mogę się doczekać jego ukarania i naprawienia szkody. No, to były takie refleksje ekologiczne. Mam nadzieję, że nie przyjdzie mi umierać, tak jak ta pradawna, na ziemi pozbawionej lasów, wody i wszystkiego innego. Troszkę tak sentymentalnie na koniec się zrobiło. Piszcie, co wy sądzicie na ten temat i jakie książki post-apokaliptyczne, ekologicznie polecacie do przeczytania. Dziękuję, do zobaczenia.